Witajcie, z tej strony Paciu. W dzisiejszym odcinku będziemy, uwaga, będziemy pisać do celebrytów. I jeżeli jakiś mi celebryta odpisze, to będę dawać tam pewną gotóweczkę na cel charytatywny. Więc mam nadzieję, że celebryci mi odpiszą. Możemy lecieć do odcinka. Oczywiście, tak jak z waszą prośbą, będę pisać do tych większych celebrytów, którzy na pewno mi odpiszą. Chociaż też wiadomo, nie wiadomo, czy ktoś mi odpisze, czy nie. Ja już wiem, bo robiłem ten odcinek wcześniej, ale mniejsza. A ja was bym prosił o zalajkowanie, zasubskrybowanie z dzwoneczkiem i przede wszystkim tutaj macie 5 najnowszych subskrybentów. A tutaj macie 5 najnowszych obserwujących z Instagrama. I tu jest mój Instagram, wpadajcie na mojego Instagrama. Subskrybujcie dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to lajkujcie ten odcinek, a my lecimy do odcinka. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że w środę o 18 godzinie rozpocznie się stream, gdzie będziemy sprawdzać, jak 8 osób będzie mówiło 100 tysięcy razy Pacio. Będziemy wszystko dokładnie sprawdzać, czy ktoś przypadkiem nie oszukuje, czy nie. Więc 18 środa stream i będziemy robić rajdy właśnie naszym zawodnikom. I oczywiście macie linki w opisie podane do zawodników, którzy będą mówić 100 tysięcy razy Paciu w środę o 8 rano na własnych kanałach. A my co? Lecimy do odcinka. Jeszcze przypominam, że jeżeli mi odpisze jeden celebryta, to się będzie równało 25 zł. Jeżeli dwóch mi odpisze, to będziemy podwajać stawkę o 50. Czyli to będzie, jeżeli, uwaga, jeżeli dwójka celebrytów mi odpisze, to będzie 75. Jeżeli trójka, to 125. Jeżeli czwórka to 175, jeżeli piątka to 225, jeżeli szóstka to 275 i tak cały czas o 50 zł jest podwyższane. Więc co? Pisałem do celebrytów na Instagramie i również na Messengerze. I możemy sobie zobaczyć najpierw na przykład u Szymona Zapartego. Niestety Szymon nam nie odpisał. Witam, jestem ojcem Terta z dodatki, chciałbym prawem wyjaśnić. Ja tu napisałem dosyć śmieszny komentarz do Szymona, ponieważ oczywiście Szymona bardzo pozdrawiam i zapraszam na jego Instagrama, tak jak na moje. Tutaj Pacio i G, wpadajcie, są bardzo gorące fotki czy coś, wpadajcie po prostu. I Szymon pod swoim jednym zdjęciem, dokładnie tym, miał taki komentarz od dziewczyny, która miała 14 lat, a zaraz wam tam. Dziewczyna napisała: o, ale hot dziewica. Szymon odpisał, możesz to zmienić. I kolejny komentarz: o Jezu, przepraszam, masz 14 lat, nie wiedziałem o tym. I ja napisałem do niego śmieszny komentarz na DM, że jestem ojcem tej dziewczyny i chciałbym sprawę wyjaśnić. Oczywiście Szymon chyba się zastraszył i po prostu mi nie odpisał, też bym nie odpisał. Ja bym się bał. Pozdrawiam ciebie, Szymon, bardzo serdecznie. I lecimy dalej. Tutaj napisałem Queen of the Black, że ale fajny TikTok, bo faktycznie mi się spodobał, to jest coś w tym stylu, że wiecie, ta transformacja, coś, nie wiem jak to się nazywa na TikToku. Oczywiście Queenie, też ciebie pozdrawiam, Juleczka. I niestety ona mi niby odpisała, ale niby nie. Ale dlaczego? Ponieważ mi zaserduszkowała, że fajny TikTok, ale nie odpisała mi. Więc to się nie liczy jako odpisanie, ponieważ to jest tylko zaserduszkowa. Więc jakby, no to się nie liczy, tak? To się nie liczy, sorry. Również na Messengerze napisałem do mojego kuzyna Pateca. Patec, wariatec, tak? Proszę, nie pytajcie się, czy to jest mój kuzyn, czy to jest mój brat, to jest mój kuzyn, tak? Potwierdzone info teraz ode mnie. Nie pytajcie się mnie na Instagramie. Mówię tylko jeden raz i tyle. Proszę, tak, to jest mój kuzyn. Masakra. Więc ja się spytałem: Kuba, pytam, na ile będziecie w USA? Nie wiadomo, przez koronę. Czyli po prostu mi odpisał, że nie wiadomo kiedy, do kiedy tam będą, ponieważ koronawirus jakby grasuje w USA wszędzie dosłownie. I też nie mieli pojechać tam, ponieważ jakby, jeżeli oglądaliście najnowszy odcinek u Freeza, to wiecie, że po prostu przez ten wirus odwołali wszędzie loty, by nie rozprzestrzeniać przede wszystkim tego wirusa. Ale jeżeli patrzycie bacznie w Polsce, co się dzieje w wiadomościach, to panicznie Polacy podchodzą do tego i robią zapasy, chociaż to jest bezsensowne, ponieważ jakby sklepy są cały czas otwarte, więc mogę w każdej chwili pójść sobie kupić jakąś rzecz, która mi jest potrzebna do jedzenia, czy naprawdę, mi kolega przesłał takie wideo, że nawet gumy były wykupione. Jeżeli wy chcecie gumami się najeść, to pozdrawiam, ale jakby wiadomo, możecie zrobić takie troszkę większe zakupy, żeby co drugi dzień chodzić, żeby jakby nie codziennie chodzić do tych sklepów, żeby nie było, że nie za często. No i przede wszystkim nie bójcie się tej koronawirusa, bo to jest jakieś głupstwo i szkoda, bo ja się nie mogę spotkać z Paulinką i jest mi smutno i kocham cię, Paulinka, naprawdę kocham cię całym serduszkiem, pozdrawiam ciebie, kochanie. I jakby serio, wiecie, no jakby proszę was, nie szalejcie, tak? Jakby też zostańcie w tych domach i oglądajcie Pacio o 15 godzinie codziennie, ja pierdzielę, nie wiem. No i będzie kozak, serio. Więc mamy pierwszego celebrytę, czyli 25 zł. Tutaj jest Wojan. Z Wojanem pisałem też wczoraj i zareagowałem na
Instastory Wojana, które było mniej więcej takie. Nie, Instastory to Wojana, to Instastory Wojana już znikło. Ale to było mniej więcej takie coś, że dał zdjęcie i że kupi papier toaletowy za lajki i za wyświetlenia. Ja mu wysłałem filmik, gdzie mogę zaoferować całą lodówkę za 2 miliony wyświetleń. A ten Wojan opisał XD, no kurde panie Biero od razu. Ale by te słowy były w nocy, bo myślą, że od pana kupuje, wie pan jak to jest. Ja pierdzielę, to jest grane w ogóle. Nie wierzę w to, ale Wojan też nie bardzo pozdrawiam. Wiecie do Wojana, bo teraz robi mocne materiały, też fajnie Minecraft nagrywa. Fajnie się go ogląda, Palionem też fajne serie robi. No i moi drodzy, no cała lodówka za 2 miliony wyświetleń. Wojan, ja tutaj czekam ewidentnie na suby w nocy. Żeby nie było, że... Nie, nie w nocy, w dzień, żeby nie było, że kupywane, ja pierdzielę. Masakra. Więc co, lecimy dalej. Czyli już mamy 75 zł na cele charytatywne. Napisałem również do Kamila. Kamila Krzycha. Krzycha. Ponieważ była taka sprawa, że jakiś... Tutaj będzie zamazane, bo tutaj nieładnie się wypowiadałem na temat jednej osoby, która po prostu nagrała na My Story w bliskich znajomych Krzycha, że są w LA. I to była jakby wcześniejsza informacja, że są w LA i to nie było na odcinku Freeza. No i ja mu to napisałem, że jest takie coś. No i Krzychu powiedział, już wiem kto to. No i sprawa się wyjaśniła i też mu też napisałem, że taka sprawa jest. Czyli Krzychu też mi odpisał, czyli 125 zł na cele charytatywne. Ale jakby nie martwcie się, bo już sprawa została wyjaśniona. Również, żeby was zachęcić do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie paciuG, to tutaj mogę odpisać widzce, bo bardzo dużo fanom czy widzom odpisuje: hej, mam pytanie, no to Matylda Natała, no to odpowiem na nie po prostu tutaj, tak na odcinku. Jak bardzo dużą ilość osób jakby odpisuje, ponieważ lubię z wami kontakt i trzymam go i po prostu ja to bardzo szanuję, jakby kontakt pomiędzy mną a widzami jest według mnie najważniejszy i na Instagramie właśnie. Moi drodzy, ja nie bez powodu jakby was zapraszam na mojego Instagrama, bo jakby ja chciałbym z wami mieć jak najlepszy kontakt i ja tam w ogóle, patrzcie ile ja Instastory w ogóle wrzucam, to jest w ogóle katorga ile tego jest, więc jakby ciul dużo do obejrzenia, więc jakby chciałbym, żebyście też tam wbili. Po prostu co? No po prostu zaobserwowali mnie, bo jakby szanuję was czas i chciałbym mieć też z wami jak najlepszy kontakt. Wiecie, no ja tego nie robię bez powodu, bo po prostu chciałbym mieć z wami większy kontakt, tak jak wam mówiłem. Możemy również odpisać jakimś widzom na Instagramie, teraz to zrobię. Fajnie będzie jak odpiszesz i popiszemy. No to okej, okay. Na odcinku normalnie. Hejka, to tam u ciebie. No i ja normalnie tak odpisuję czasami widzom, ale najbardziej odpisuję na jakieś kreatywne pytanie i w ogóle, bo według mnie to jest najważniejsze, żeby mieć jakieś pytanie, żeby tak zacząć rozmowę, a nie hejka, co tam, to jest takie według mnie, a co ja mam napisać? Dobrze, jest git. Ale bardzo dużo się też pisze, Weronika pisze, hejka, co tam, spoko, u ciebie? Git, uwa, odcinek, nagrywam, pozdrów widzów. Zobaczymy, czy Weronika pozdrowi widzów. I jeszcze jest sprawa dotycząca właśnie tego, że, o, Weronika pisze i mi zaraz odpisze, pozdrawiam was. O, no i super, Weronika was pozdrowiła. A ja jeszcze chciałbym się odnieść do tematu tego, że po prostu dużo z was jakby czeka na odcinek z marzeniami. Będzie rozdanie tego bonu skoku na bungee w Tanamie, ponieważ właśnie mija chyba tydzień od jakby wstawienia, od zrobienia tego konkursu. Ja powiedziałem, że jest tydzień właśnie, więc w środę o 18 będzie rozdanie tego bonu na streamie. O 18 na streamie będzie rozdanie tego bonu skoku na bungee w Tanamie. Paulinka skomentowała post: Acio IG, jesteś zarówno moim najlepszym chłopakiem na siebie i też najlepszym przyjacielem. Boże święty, ale słodko, Boże kocham. Wpadajcie do mojej dziewczyny Pala It na Instagramie. Boże, kocham. O Boże, kocham cię, skarbie mój kochany, ale słodko. Dobra, lecimy dalej chyba. Masz TikToka. Dużo was też pyta, czy ma TikToka. W ogóle ten odcinek się zrobił taki bardziej Q&A, ale już jakby kończymy odcinek, bo ja muszę lecieć, kolejny odcinek nagrywać, masakra. Masz TikToka? Tak, mój TikTok to jest, jakby co, to jest Pacio X. Nie wiem czemu, o co wam chodzi z tym TikTokiem, ale ja tam dla bajki nagrywam. Więc co, teraz wchodzimy na jakąś stronę i co, damy pieniążki dla psiaków. Uzbieraliśmy 125 zł, ponieważ Krzychu nam odpisał, kto jeszcze? Jeszcze nam odpisał? Pamiętam, zapomniałem. Kto nam odpisał? Wojan! Wojan nam odpisał. Dobra, i teraz na co możemy przelać pieniądze? Chciałbym przelać na pieniądze na dzieciaki z atopowym zapaleniem skóry, bo jakby będę czuł, że jakby wiecie, ja też to miałem i też mam i będę czuł taką satysfakcję, że wiecie, że pomogłem człowiekowi, który ma to samo co ja i mógł czuć to samo co ja, jakby wiecie, za nim. Więc wchodzimy na stronę, o, atopowe zapalenie skóry, zbiórka pieniędzy wpisałem i teraz mogę coś
coś tutaj ten, halo? No i nie chcę się rejestrować. Zrzutka, dobra, na zrzutce sobie znajdziemy coś. Zrzuta, też w sumie pomagajcie też jakby ludziom, bo to jest piękne, tak? Pomagajmy sobie, nie wiem, bądźmy szczerzy, nie? No, a ty na co zbierasz? Ja chcę dać komuś zupy dla warszawiaków na czas epidemii. A mogę, o, wpisz fazę. Atopowe zapalenie. Mam nadzieję, że ktoś będzie. Leczenie boreliozy i oraz walkę ze skutkami choroby. Rehabilitację zbieramy na czas pojęcia dla rodziny. O, dobra. Dobra, to po prostu dzielmy, to damy. Niestety nikogo nie znalazłem, który by się, który po prostu by robił zbiórkę pieniędzy na leczenie choroby z atopowym zapaleniem skóry, ale tutaj samodzielnie bezpiecznie pomóż zamieszkać w naszym przyjaznym domu. To ja bym tutaj chciał zrzutkę zrobić. Mogę? Wypłać zrzutkę. O Boże, koronawirus. Dobra, 150 i więcej. A nie mogę dać 125? No to dam 150 i ciur. Tak o. Damy więcej, no bo Boże Święty, nic się nie dzieje. Mogę zapłacić blikiem? Mogę, kodik. Podsumowanie. Ja chcę być anonimowy, ja chcę być pacio. No bo dobra. Piszę tutaj informacje i będziemy już właśnie kończyć. Płać, proszę obsługi. Jak to się płaci? Ja chcę zapłacić. Płać 155, okej. Podaj, dobra, to już będę płacić. Potem zaraz blika. Liczek. Trochę dopłaciliśmy 20, nie, 30 zł, ale to nie ma znaczenia, bo 155, ale serio. Jakby warto pomagać, co nie? I wy też pomagajcie, bo kurczę, no. Wiecie o co chodzi. Wiecie jak jest. 9, dobra, ja wpisuję to. Halo. To halo. Okej. Płać. Co chodzi? Ja chcę pominąć. O, dobra, okej. Płatność zostanie zaksięgowana po akceptacji przez ciebie kodu blik. Okej, czyli muszę to zaakceptować. Więc ja już płaciłem pieniążki, jeżeli chcecie, to dam wam właśnie linka do... Jeżeli chcecie też płacić, to dam wam właśnie linka do właśnie tej zrzutki, bo czemu by nie, po prostu. Więc ja już kopiuję linka i sobie wyślę na Messengerze, żeby zapamiętać. Czekajcie, dobra. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem i pamiętajcie, że warto pomagać. Wpadajcie też również do chłopaków, którzy będą jutro... Nie. Którzy będą w środę mówili 100 tysięcy razy pacio, a o 18 w środę będzie stream, gdzie będziemy patrzeć na nich, jak sobie radzą. To było tyle, kocham was i trzymam. I podajcie na Instagrama, bo tam gorące boty. Hello.